Jedni uprawiają je jako dyscyplinę sportową. Inni nastawieni są na bardziej ekstremalne doznania. A jeszcze inni preferują raczej spokojne pływanie. A jak wygląda kajakarstwo na Mazurach? Kiedy myślimy o pływaniu kajakiem na Mazurach, najczęstszym wyborem jest spływ rzeką Krutynią. To piękna trasa, ale czasem aż nazbyt licznie odwiedzana przez turystów. A co byście Państwo powiedzieli, gdybyśmy pokazali Wam równie piękną i atrakcyjną rzekę jak Krutynia, ale znacznie mniej zatłoczoną? Zapraszam Państwa nad Sapinę. W naszym cyklu filmów z serii Mazury Nieznane udajemy się z kamerą do tych miejsc, które położone są z boku głównych szlaków turystycznych. Wśród nich będą również szlaki wodne, bo przecież Mazury to nie tylko szlak wielkich jezior czy wspomniana Krutynia. Dziś, jako pierwszy w naszej serii, jest szlak rzeki Sapiny. Sapina rozpoczyna swój bieg od jeziora Sołtmany. Jednak jej początkowy odcinek jest zbyt wąski i za płytki. Dlatego za początek spływu uważa się jej ujście z jeziora Kruklin. Wiele osób decyduje się jednak, aby trasy rozpocząć w miejscowości o tej samej nazwie, co wspomniane jezioro, przepływając do jego północnego brzegu, gdzie pod niewielkim mostem wpływamy już na wody rzeki Sapiny. Ten dość krótki, ale bardzo malowniczy odcinek prowadzi do jeziora Patelnia. I dalej ponownie rzeką płyniemy aż do miejscowości Kruklanki. Na tym odcinku warto zatrzymać się na chwilę przy wysadzonym moście kolejowym, który miał dość burzliwą historię. Zbudowany został w 1908 roku. Jeździł po nim szynobus przewożący około 40 pasażerów na trasie z Olecka do Węgorzewa. Pierwsze zniszczenie mostu miało miejsce w 1914 roku, po czym most został odbudowany. Następnie most miał zostać wysadzony przez Niemców podczas II wojny światowej, ale zdążyli oni jedynie podłożyć ładunki. Ostatecznie we wrześniu 1945 roku most wysadził jeden z mieszkańców Kruklanek, chcąc w ten sposób uchronić miejscowość przed grabieżczą działalnością nadciągającej Armii Czerwonej. Chcąc zwiedzić ruinę mostu, kajaki można zacumować przy drewnianej kładce nad Sapiną. Ale zanim tam dopłyniemy, czeka nas niezwykle piękny i tajemniczy odcinek rzeki. Koniecznie przygotujcie aparaty fotograficzne. Za miejscowością Kruklanki Sapina wpada do jeziora Gołdapiwo. To spory do pokonania akwen, z którego w północno-zachodniej części znów wpływamy na rzekę. I tu czeka nas kolejna atrakcja, jaką jest przejście przez śluzę w Przerwankach. Można powiedzieć, że to taka symboliczna połowa szlaku. Spływ rzeką Sapiną należy rozłożyć na dwa dni. Można oczywiście wybrać krótszy, jednodniowy wariant, czy nawet kilkugodzinny. My jednak podczas tego nagrania chcemy pokazać piękno tego szlaku wodnego w jego pełnej wersji. W poprzednim etapie z miejscowości Kruklin przez jezioro o tej samej nazwie dopłynęliśmy do ujścia rzeki Sapiny. Następnie już rzeką przez jeziora Patelnia i Gołdapiwo dopłynęliśmy do śluzy w Przerwankach. To właśnie z tego miejsca rozpoczynamy teraz drugi etap naszego spływu.
Za śluzą, płynąc dalej szlakiem rzeki Sapiny, czekają nas jeszcze dwa jeziora. Pierwsze z nich to malownicze jezioro Wilkus, a drugie jezioro Pozezdrze. Za Pozezdrzem rzeka przepływa przez las i jest to bez wątpienia jej najpiękniejszy odcinek. Płynąc tędy, z pewnością wykonacie mnóstwo wspaniałych zdjęć. Zbliżamy się już do końca rzeki Sapiny, która wpływa do jeziora Stręgiel. Dla tych, którzy chcieliby płynąć dalej, mamy dobrą wiadomość. Da się. I to bardzo daleko. Bo jezioro Stręgiel to już nieprzebrane wody szlaku wielkich jezior mazurskich.